Cześć, ja jestem Maciek, a to mój pierwszy poradnik, w którym będzie toczyć się walka pomiędzy powietrzem a wodą. Czyli pomogę wam wybrać najlepsze chłodzenie dla waszych rozgrzanych procesorów. Ale, zacznijmy od początku. Jestem pewien, że każdy z was rozpoznaje te dwa niewinne maleństwa. To oczywiście stokowe kulery od Intela i AMD, które znajdywaliśmy w komputerach kupionych nam przez rodziców. A niektóre dinozaury pamiętamy, że coś takiego. Ich zadanie było bardzo proste. Tanim kosztem produkcyjnym odprowadzić taką ilość ciepła, by procesor działał tak, jak sobie tego producent zażyczył. Jednak kiedy zaczęliśmy podkręcać nasze stare i wyżyłowane CPU, takie kulery nie dawały sobie już z tym rady. Wtedy zaczęliśmy szukać odpowiednio lepszych rozwiązań. Obecnie mamy trzy najbardziej powszechne rodzaje chłodzeń. Chłodzenie powietrzem, chłodzenie wodą w układzie zamkniętym, czyli tak zwane all-in-one, oraz chłodzenie wodą w układzie otwartym, gotowym na rozbudowy, czyli tak zwane custom loop. Każdy z nich ma swoje plusy i minusy i to my musimy wybrać najbardziej optymalny wariant chłodzenia naszego CPU. Chłodzenie powietrzem jest relatywnie najmniej awaryjne. Jedyną rzeczą, która może się popsuć, to wentylator, który możemy w każdym momencie wymienić. Czy to na ten z szafki, który mamy schowany na czarną godzinę, czy po prostu pójdziemy do sklepu i kupimy nowy. Jednak nawet kiedy wentylator nie działa, nasz radiator ciągle zachowuje swoje właściwości pasywne i w taki też sposób chłodzi nasz procesor. Chłodzenie powietrzem z całego zestawienia jest także najtańsze. Możemy już mieć niestokowe radiatory już za kilkadziesiąt złotych, przechodząc przez te ze średniej półki za troszeczkę więcej, ale dają one odpowiednio lepszą jakość, lepsze wentylatory, aż dochodząc do tych high-endowych konstrukcji dwu, trzywieżowych, jednak wtedy jakość kosztuje. Chłodzenie powietrzem cechuje także ponadprzeciętna kompatybilność. Możemy wybierać spośród dużych radiatorów, jak wspomniałem, kilkuwieżowych konstrukcji oraz tych małych, niskoprofilowych radiatorów z wentylatorami, które dopasujemy nawet do naszych najmniejszych obudów. Zarówno plusem, jak i minusem są wrażenia akustyczne. Kiedy nasz wentylator na radiatorze ma niskie obroty, wtedy nasz komputer jest praktycznie bezgłośny. Jednak wszystko się zmienia, kiedy włączamy bardziej wymagającą grę, kiedy zaczynamy renderować materiał wideo, wtedy pod biurkiem mamy mały odrzutowiec. Decydującym powodem, dla którego wybieramy takie, a nie inne chłodzenie, jest oczywiście wydajność. I tutaj chłodzenie powietrzem zostaje w tyle. Oczywiście, jeśli mamy na myśli te bardziej zaawansowane, droższe konstrukcje, one nawet będą lepsze od tych najtańszych, najprostszych zestawów chłodzenia wodnego all-in-one. Jednak jeśli mówimy o tych najbardziej opłacalnych, o tych najbardziej powszechnych konstrukcjach radiatorów, wentylatorów, no one się nie spiszą po prostu. Wentylatory będą głośne w trakcie pracy, więc jeśli mamy zamiar podkręcać nasz procesor, jeśli oczekujemy wysokiej kultury pracy, musimy zaopatrzyć się w zestaw chłodzenia wodnego all-in-one. Oczywistym i bezdyskusyjnym plusem chłodzeń wodnych all-in-one jest wydajność. Wydajność zachowana przy stosunkowo dobrej kultury pracy. Ale jak to wygląda od środka? A mianowicie ciecz krąży w układzie zamkniętym dzięki pracy pompki, w tym wypadku akurat blokopompki, a więc z bloku na procesorze przewodami ciecz dostaje się do radiatorów, które oddają ciepło, a wspomagane przez wentylatory wydalają to ciepło z obudowy. A więc na przykład dzięki specjalnym programom dołączanym do takich zestawów możemy ustawić prędkość wentylatorów, prędkość pompki i możemy taki zestaw dostosować dokładnie do naszych potrzeb. Kiedyś uznałbym to za minus, ale dzisiaj w czasach projektowania obudów pod bardzo wymagającego użytkownika chyba już nie ma takiej, która nie wspierałaby chociaż tej najmniejszej chłodnicy 120 mm. Większość wspiera oczywiście te 240 mm chłodnice z wiatrakami 2x 120 mm. Także kompatybilność muszę uznać za kolejny plus tych konstrukcji. Wspominałem wcześniej o całkiem niezłej kulturze pracy takiego zestawu, jednak jeśli w odpowiedni sposób go nie wyregulujemy, jeśli będziemy zbytnio podkręcać nasz procesor, taki zestaw może się okazać naprawdę niezłą suszarą. No i dochodzimy do największego minusa tego zestawu, a mianowicie awaryjność. Oczywiście nie zdarza się ona zbyt często, ale jeśli już się zdarzy, to prawdopodobnie złapiemy się za głowę, ponieważ możemy zalać naszą kartę graficzną, zasilacz, płytę główną i koszta mogą być naprawdę ogromne. No i dochodzimy do najładniejszego punktu tego zestawienia, a mianowicie do chłodzenia wodnego z prawdziwego zdarzenia. Do tak zwanego custom loop, gdzie możemy stworzyć chłodzenie na procesor, kartę graficzną, jedną, dwie, trzy, na całą płytę główną i wygląda to po prostu nieziemsko. Wygląda i oczywiście jest mega wydajne, ale za wyglądem i wydajnością idą niemałe pieniądze. Takie chłodzenie jest zarezerwowane wyłącznie dla entuzjastów, którzy mają czas i środki, by o nie zadbać. A co do awaryjności, no to tak jak w przypadku all-in-one, taki płyn może się nam rozlać na kartę graficzną, płytę główną, zasilacz, na wszystko inne, na dyski. No i możemy też mieć niemałe wydatki z tego powodu. Ale jakie to jest piękne. Sprawdźcie, jak to wyglądało u Liptona. A więc co tak naprawdę wybrać? Powietrze czy woda?
Wszystko bowiem zależy od wyników, jakich oczekujemy od naszego chłodzenia oraz od środków, jakie jesteśmy w stanie na nie przeznaczyć. Czy zamontujemy jeden radiator z wentylatorem i tylko od czasu do czasu go przeczyścimy? A może jesteśmy fanami czegoś niekonwencjonalnego i zamontujemy w naszym komputerze system all-in-one? A może coś jeszcze innego? Może modding? Modding, który będzie szedł w parze z ogromną poprawą wydajności naszego komputera. A stworzymy z niego tak naprawdę nasze małe laboratorium, gdzie w rurkach będzie przemykał płyn różnych kolorów. To wszystko zależy od nas. To my musimy dokonać wyboru. Mam nadzieję, że ten film Wam w tym pomoże, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.